Zebrałem swoje doświadczenie jako gdzieś tam jakiś praktykant z osobami schizofrenicznymi, trochę powypisywałem ich różnych wizji, urojeń i tak dalej. Spróbowałem to jakoś to zebrać w jedną całość. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu koła, siódmym w tym roku. Dzisiejszym regentem jest u nas były absolwent kierunku filozofii, pan magister Augustyn Batyk, psycholog i filozof, który wygłosi odczyt pod tytułem Wizja życia i śmierci w poglądach Fryderyka Nietzschego, Świętego Augusta, Kartezjusza i innych, przeniesiona na scenariusz filmowy. Czyli tak bardziej nowatorsko u nas będziemy obsować wielką sztuką. Tak, już mogę? Tak. A to miło mi. Witam Was wszystkich. Naprawdę nazywam się Augustem. I to, o czym chciałem dzisiaj, w zasadzie mam do Was prośbę bardziej niż jakieś takie wielkie wystąpienie. Od jakiegoś czasu postanowiłem, że będę sobie pisał scenariusze, no bo jakby chciałem coś zostawić po sobie, ale nie książkę, bo mi się nie chce za dużo pisać, więc pomyślałem, że może łatwiej będzie napisać coś w rodzaju scenariusza i do tego wrzucić trochę psychologii, filozofii i jakichś tam jeszcze innych doświadczeń. I jakby fajnie by było, jakby komuś się kiedyś udało przeczytać ten scenariusz, wtedy byłaby jakaś możliwość dyskusji, ale to nie jest jakby konieczne, nikogo nie zmuszam, bo to jest 113 stron. Scenariusz był umieszczony na magazynie, więc kto miał ochotę, mógł się nim zapoznać. Tak jest. Jakby opowiem Wam teraz swoją wizję, swoją wizję według wizji tych wszystkich filozofów, o których mówiłem i w jaki sposób bym chciał to gdzieś tam wdrukować w ten scenariusz. Takie mam do Was pytanie, czy uważacie, że to jest ogólnie pod koniec dobry pomysł, czy takie coś ma sens, czy to się może gdzieś tam przyjąć w rzeczywistości, czy nie jest to za słabe albo za mocne z jednej albo z drugiej strony. Ogólnie pytam wielu ludzi, tak samo kolegów, psychologów, Was teraz. Chcę mieć jakby najszersze pole widzenia, jakby w najlepszy sposób z możliwych dopracować to i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Gdzieś jakieś tam kontakty połapają, więc jest jakaś tam szansa, że może ten film faktycznie kiedyś powstanie. Wtedy jakby się udało, to wszystkim Wam z imienia i nazwiska podziękuję, także nie, ale nie obiecuję na razie, no, do Oscaru jeszcze daleko. Ale może się kiedyś uda, nie, może jestem naiwny, może nie, ale no, trzeba wierzyć w jakieś marzenia, prawda? Więc jakby pomyślałem sobie w ten sposób, kurde, dużo jest filmów, to jest horror w ogóle, tak, taki dosyć hardkorowy, psychodeliczny nawet. Zebrałem swoje doświadczenie jako gdzieś tam jakiś praktykant z osobami schizofrenicznymi, trochę powypisywałem ich różnych wizji, urojeń i tak dalej. Spróbowałem to jakoś to zebrać w jedną całość. A jakby do tego wszystkiego zainspirowała mnie właśnie filozofia tych ludzi, o których dzisiaj wspomnę. Widzicie hasło, nie boimy się śmierci, tylko myślimy o niej. No, to tak dosyć istotne, no bo tak zacząłem sobie myśleć, kurde, czym jest w ogóle śmierć, czy ona faktycznie istnieje, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim, pojęciu takim jak śmierć, czy jest ona jakimś rodzajem, nie wiem, przejścia, może. Kurczę, zadajemy sobie takie pytanie, co jest po śmierci, a może bardziej wypadałoby zadać pytanie, a co jest po życiu, bo nie wiemy tak naprawdę, czym jest śmierć, tak? Gdzieś tam neurolodzy fajne informacje podają, ostatnio z najnowszych wynika, że mózg jest aktywny jeszcze nawet do 10 minut po zaprzestaniu akcji serca i ta aktywność, kiedyś uważano, że to jest tylko zwykła aktywność kory mózgowej, że tam gdzieś się świeci, jest fajnie, idą sobie jakieś tam impulsy, ale teraz już wiemy trochę więcej na ten temat, że to nie jest tylko zwykła choinka i tam władowanie jakieś elektryczne w mózgu, tylko że na przykład jest aktywna kora słuchowa, co o dziwo jest aktywna kora wzrokowa, więc tak jakby człowiek cały czas coś przeżywał, moglibyśmy powiedzieć, nie? Więc jakby to też rzuca nowe światło na pojęcie tego, czym jest śmierć. Nie? No jakby później Święty Augustyn, taki w sumie wcześniej z tych gości, o których myślałem, przyszedł właśnie do głowy. No bo tak, ciekawa postać ogólnie, no, na pewno jak studiujecie filozofię, no to tam nie będę się zagłębiał w jego życie i tak dalej.
No ale przeszedł z takiego stanu chuligana, można powiedzieć, do jakiegoś tam prawie czy nawet świętego. I on fajnie rozstrzygał pomiędzy duszą i ciałem. Nie traktował tego tak samo, jako jedno, tylko mówił, że są jakby dwa odrębne byty, nie? Dusza i ciało. Albo tak. Dla niego to, co mnie jakby inspiruje u niego, to jest właśnie to takie rozdzielenie, tak, że kurde, może być coś innego niż ten, niż samo ciało, no tak, jak gość tu spiwem, tak? Może jest właśnie coś ponad tym, więc jeżeli jest coś oprócz materialnego ciała, jak on właśnie uważał, ta dusza, no to kurde, to może faktycznie gdzieś coś tam dalej fruwa, nie? Gdzieś coś jest dalej możliwe, jak na przykład jakieś tam życie po śmierci, nie? W takiej postaci bardziej niematerialnej. No i później Kartezjusz, który, no to jego najsławniejsze cogito ergo sum. Myślę, więc jestem, czyli że moja myśl potwierdza moje istnienie, moją obecność tutaj. I jakby w tym filmie też jakby w tym scenariuszu bardziej próbuję się odnieść do tego stwierdzenia w taki sposób, że bohaterowie, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, przestają wierzyć w to, czy rzeczywiście istnieją. Takie zaprzeczenie trochę może nawet bardziej nihilistyczne, jak u niczego, nie? Ale też jakby pojawia się tam takie stwierdzenie, że może to wszystko, może nie ma, może nie istniejemy, ale myślimy to. Przecież jeżeli myślimy, no to chyba, kurde, faktycznie istniejemy. Później Fryderyk Nietzsche i Wieczny Powrót. No i to jest jakby takie jakby chyba kluczowe tutaj, bo ten Wieczny Powrót to mnie najbardziej zainteresował. Taka dosyć ciekawa rzecz. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym stwierdzeniem, czy nie, ale no jak możecie się spodziewać z nazwy, Wieczny Powrót zakłada jakiś wieczny powrót do czegoś, czyli w kółko to samo. I tak rzeczywiście u niczego było, że był pewien cykl, który się kończył, i zaczynał się następny cykl, który był praktycznie takim samym cyklem, tylko jakby od nowa. Więc cały czas po skończeniu jednego powstawał następny cykl. I to też właśnie jakby w tym filmie zawarłem. Pomyślałem sobie, że fajnie by było przekazać takie informacje w taki sposób, no może nie kontrowersyjny, ale jako że jestem psychologiem, to bardziej emocjonalny. W związku z tym wymyśliłem sobie, że fajnie byłoby to zrobić właśnie w postaci jakiegoś takiego mroczno nastawiającego emocjonalnie horroru, żeby tych emocji przekazać jak najwięcej, jak najlepiej i żeby je fajnie ze sobą skojarzyć. Czyli tak, jakby mam filozofię tych trzech panów z jednej strony, z drugiej strony chcę wywołać jakieś emocje, to wszystko razem zespolić i tak jakby przemycić przez ludzką świadomość, żeby jakby w jak najlepszy sposób pobudzić ten tak zwany lęk pierwotny. Każdy gdzieś tam czegoś się boi, nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, czego się faktycznie boi. No i jakby z takiej działki psychologicznej, no to ta próba właśnie jak najgłębszego, jak najlepszego dotarcia do tego, co najbardziej się boimy. Bo uważam, że wtedy możemy fajnie sobie, wytwarzając taką odpowiednią emocję, możemy prześliznąć jakby pewne z tych może nie teorii, ale z tych elementów do ludzkiej pamięci, do ludzkiej psychiki i one zostaną mocniej skojarzone. Także jakby w postaci takiego prostego zabiegu, prostego, nieprostego zabiegu, uważam, że moglibyśmy właśnie stworzyć coś troszeczkę ciekawszego, lepszego i coś, co na pewno by zapadło na dłużej w naszej pamięci. Jakby sam film nie ma tytułu, albo tytułem jest znak zapytania. A po to, żeby to też zostawia jakąś taką wolną działkę jakby dla każdego widza. Jakby tytuł już tak, sami wiecie, tak? Tytuł to już gdzieś tam nastawia nas na jakieś tam tryby myślenia, tak? Wiemy, że jeżeli wiemy mniej więcej do czego możemy się odnieść. Natomiast znak zapytania, no sam w sobie jakby nic nam takiego ciekawego nie mówi. I jakby z mojego, mam nadzieję, że będzie gdzieś w jakiś sposób to powodowało taką tajemniczość może, tak? Nie wiem czego się spodziewać, więc mogę się spodziewać wszystkiego.
To jest rzeczywiście, nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, żeby się takie coś udało. Oprócz tego w tym filmie też pomyślałem, że fajnie by było, gdyby bohaterowie nie mieli imion, gdyby się do siebie zwracali zupełnie tak bezosobowo. Tak, najczęściej się mówi w towarzystwie, tak, no, nie wiem, no, jak się spotykacie między sobą, to no, nie mówicie cześć Olu, cześć Marcinie, Marcinie, co u ciebie, tak? Sorry, jeżeli jest Marcin, bo cześć Ola. Jakby mówimy do siebie takim naturalnym, lekkim jakby sposobem wysławiania się, no nie? Więc jakby to też jest ważne, ponieważ imiona też gdzieś w jakiś sposób określają osobowość człowieka, określają jakąś tam jego mniej więcej jego charakter, jego rolę. Dlatego też pozbawienie tych imion też jest jakby w jakiejś mierze ta moja filozofia tego filmu. Bezimienni aktorzy, bezimienny tytuł, do tego jest cała filozofia i jakaś tam psychologia i to wszystko jest takie wymieszane w sobie. Teraz może tak jakby, jeżeli pozwolicie, to pokrótce wam opowiem, o czym jest ta historia. Bo tak jak mówię, mnie zależy przede wszystkim na waszej ocenie, opinii, czy to, co mówię, ma w ogóle jakiś sens. Czy filozofia, którą tutaj zastosuję, nie jest jakaś naciągana. Jakie macie w ogóle pomysły? Czy można byłoby coś jeszcze do tego dodać ciekawego, jeszcze wrzucić jakąś może inną filozofię, może ja się mylę? No bo jakby, jak już coś robię, to chcę to robić maksymalnie dobrze, więc pomyślałem, że mogę skorzystać z waszej pomocy i z waszej opinii i może mi się to przyda. Więc jakby historia no, jest troszeczkę taka na początku, wydawać by się mogło zwyczajna, no, ale tak to ma być w tego typu filmach. Jest grupa przyjaciół, która jest po solidnej imprezie. I na takiej naprawdę solidnej imprezie postanawiają sobie w ramach tam jakiejś akcji wytrzeźwienia pójść pograć w popularny paintball. Jedziemy, wspieramy się na strzelnicy, jedziemy, gramy w paintball i powinniśmy wytrzeźwić w miarę. Film zaczyna się od sytuacji w samochodzie, kiedy to chłopak wyraża monolog na temat swojego narkotycznego życia i jakby błędów, które tam popełnia i tego, jak bardzo chciałby odejść, ale nie potrafi zrezygnować z tego nałogu. Później pierwsza scena jakby jest właśnie w tym samochodzie, gdzie tam znajdują się trzy osoby, potem pojawia się czwarta. I między tymi osobami zachodzą różne relacje, tak? Jest dziewczyna, jest chłopak, więc pojawia się jakieś tam napięcie erotyczne między nimi, jakieś też nieścisłości między powiedzmy tam gdzieś kolegami. W każdym razie w tej generalnej scenie tak jakby chciałem poplątać takie emocje typu trochę takiego napięcia właśnie erotycznego, połączyć z jakimiś tam takimi bardziej socjologicznymi problemami, gdzie tam bohaterzy jadą samochodem, mijają jakiegoś człowieka leżącego w krzakach i nie pomagają mu, ponieważ uważają, że to jest pewnie jakiś alkoholik i to tam też powoduje kłótnie między nimi. Jakby taki wybór moralny, tak? Dlaczego, czy powinniśmy pomóc, czy nie powinniśmy pomóc. No i to jakby w tym momencie później odcinam. I chciałem w tym właśnie zabiegu tak jakby ludzi nakierować trochę, może inaczej, odciągnąć uwagę od tego, że to może być w ogóle horror, że bardziej taki film, może jakiś bardziej dramatyczny. Później, kiedy już ta akcja się rozwija, oni wchodzą do lasu, no to zaczynają się już takie naprawdę jakby psychodeliczne opisy. I tutaj też właśnie niektóre z opowiadań pacjentów schizofrenicznych, pamiętam kiedyś takiego pana, który miał no, coś chyba więcej nawet niż schizofrenię, bo w schizofrenii rzadko występują halucynacje, no, ale już gdzieś tam czasami się mogą pojawiać. No i ten pan w każdym razie mówił, że jak wstawał rano, to często miał takie przekonanie, że jak się wstaje z łóżka, kręci mu się w głowie, siada na łóżku, kładzie się do tyłu, jakby upada, jakby coś miał takie wrażenie, że coś go ciągnie do tyłu i nagle po bokach widzi grób, tak? I z góry widzi normalnie swoją rodzinę, jak są i żegnają się i tak dalej, nie? I on potrafił w takiej pozycji leżeć wiele godzin na łóżku, będąc przekonanym, że jakby odprawia się cały pogrzeb nad nim, tak? To był człowiek, który doznał schizofrenii paranoidalnej po narkotykach, tak dosyć różnych ilościach, więc być może właśnie stąd miał takie, a nie inne te swoje wizje. I jakby to jest właśnie opisane w tym, tak? Jakby to jest właśnie opisane i też jakby chcę zobaczyć, jak to, w jaki sposób to na ludzi może zadziałać.
Kolejne sceny również są, nie będę teraz opisywał, bo one też są dość drastyczne. Niemniej jednak jest też jeszcze jedna taka sytuacja z rozmów z pacjentami. Mianowicie to jest taki pan jeden, schizofrenia i też taka dosyć mocno zaawansowana depresja. Przychodziła do niego cały czas w myślach, jakby też, jak on twierdził, widział często, ale nie wyraźnie, ale widział małą dziewczynkę z zespołem Downa, która chce mu zrobić krzywdę, tak? I cały czas słyszał jej głos, że on się musi zabić, bo to jest wszystko jego wina i tak dalej, nie? No i też sobie postanowiłem, że właśnie wydrukuję taką psychozę w ten film i zrobię z tego taką mieszankę jakiegoś psychodelicznego czegoś, obarczonego tą właśnie filozofią. No i co jakby puentą tego filmu jest właśnie ten wieczny powrót niczego, bo jakby bohaterowie w ostatnim momencie, kiedy jak już wszyscy teoretycznie giną, tak, że jest koniec, nie? I nagle jest bum, wracamy do sytuacji z tego samochodu, czyli jakby to się zapętla. I to jest właśnie ten wieczny powrót, który chciałem pokazać, nie? Że ludzie cały czas jakby kończy się jeden cykl, zaczyna się drugi cykl. I ten cykl jest jakby jeden po sobie, tak? I on jest w pewnej mierze nieskończony. No i jakby to jest wszystko tak, co chciałem wam powiedzieć. Jeżeli macie, fajnie by było, jakby była jakaś dyskusja, jakbyście, jak to oceniacie, może to jest takie moje pierwsze pytanie. I co można byłoby jeszcze ewentualnie z tym zrobić. I tak jak mówię, zachęcam do przeczytania. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest mało, bo tam 113 stron, to nie każdy ma czas na takie przeczytanie. No ale jakby szukam tych opinii i myślę, że jakbyście byli mi w stanie pomóc, to byłbym bardzo wdzięczny. Adam. Dyskusję, no bo trudno mi się odnieść merytorycznie, bo nie przeczytałem jeszcze. No nie, no okej. Okay, to okay. Wygląda, ale z takich rzeczy, co mogę się odnieść. Mm. No to wydaje mi się, że no bo to bardziej jest też kwestia formy. Czy taka forma jest właściwa do wyrażenia czy przekazania jakichś treści. I mi się wydaje, że już widzimy to też u starożytnych filozofów, że jakby posługiwali się dialogami, no to teraz technika idzie dalej, więc wydaje mi się, że bardzo sensownie jest przekładać to na przykład, no później były powieści. Tolkien przecież mówił, że cały Władca Pierścieni wyraża teologię katolicką. No nie? Mimo, że nie ma tam bezpośrednich odniesień, ale te zdarzenia, które się dzieją, mają wyrażać jakby pewien sens. To na razie tak z moich, powiedzmy, jest plusów, a teraz co do pewnej krytyki, czy może jakichś uwag. To jest jakby najważniejsze, no. No właśnie, no to wydaje mi się, że pierwsza rzecz, która jest istotna, to jest to, że musi być rzetelnie, jeżeli to ma przekazywać jakąś treść, na przykład przekonania Augustyna, czyli różne jakby pewne opcje filozoficzne, to musi być zrobione w miarę rzetelnie i na przykład też, nie wiem, może tylko tak, bo mówiłeś na szybko, prawda, o tym temacie, że u Augustyna był jako katolik, on wierzył w zmartwychwstanie też ciała, więc nie tylko, że istnieje dusza, więc ta dusza zmartwychwstaje, tylko zmartwychwstaje ciało z duszą, więc mamy opcję właśnie zmartwychwstanie ciała i duszy jako całości. Są opcje, gdzie sama dusza, takie jakieś platońskie, no tudzież ewentualnie, że wieczne jakieś tam powroty i tak dalej, więc kwestia ustalenia tego. Takie filmy już były nawet, nie pamiętam teraz tytułu, ale był taki coś w rodzaju jakby takiego filmu, który był zrobiony w konwencji tak jakby animacji. Ale teraz nie przypomnę sobie tytułu. W każdym razie też taki chłopak młody chodzi do różnych ludzi, rozmawia z nimi, gdzieś tam na koniec jakoś tam odlatuje spod samochodu czy coś takiego. No wiem, że to było takie wymieszane. Super. Typowo filozoficzny film. Jak mi się to przypomni, to podsunę. Więc to kolejna rzecz. I teraz co do emocji i brak imion. Wydaje mi się, że na emocje warto zobaczyć, nawet Platon wskazywał na to, że też na niebezpieczeństwa, które płyną stąd, że można czasami niewłaściwie tym zagrać i ludzi właśnie sprowadzić na manowce. Więc to jest istotna rzecz i no, pewne wrażenie no, też sprawia, że zapamiętuje się pewien układ jakichś sytuacji, zdarzeń, jakąś logikę. Tak? Chociaż nie mam pewności co do tego braku imion, bo pierwsza rzecz to właściwie, no, wiadomo, że jak rozmawiamy tak między sobą, to rzadko używamy imienia drugiej osoby, ale warto jest to robić. Co tam u ciebie, Augustynie? To jest nawiązanie jakiejś bliskości. A druga rzecz, że wydaje mi się, że jakby ten argument jest fałszywy, co do tego, że kryje się już za tym jakieś, nie wiem, no,
jakaś definicja osoby, bo równie dobrze można by powiedzieć, że już samo to, i niektórzy tak twierdzą, na szczęście w Polsce nie ma wiele takich osób, że też taką rodzajem dyskryminacji wręcz nawet jest używanie zaimków osobowych, prawda? Bo czy powiesz, że to jest on czy ona, no to też już sugeruje jakieś cechy, że kobieta, mężczyzna, że ktoś wierzy, że płeć ma oparcie w biologii na przykład, czy w ogóle, że ma jakieś, że wskazuje na jakieś różnice, no może tak? Więc wydaje mi się, że to o tyle może być też trudne, że bez imion trudniej śledzić fabułę. No bo kto co zrobił? Osoba 1, osoba 2, prawda, z osobą 3 i w którym momencie gubisz się, co jest gramem. Nie, właśnie o tym myślałem, jak to pisałem i starałem się tak napisać, żeby tego nie było czuć właśnie. Nie? Dokładnie, nie? No właśnie. No tak, ale wtedy. Ale to jest to na celu. Dokładnie, tracimy sens, bo równie dobrze i to imię może być, które będzie wskazane. Nie, absolutnie. Każdy z nich jest jakąś, nie? Moim celem właśnie, żeby nie dawać imion, jest taki zabieg, żeby każdy mógł sobie jakby wyobrazić tą osobę w własny, dowolny sposób, bo poprzez imiona już gdzieś automatycznie w naszej podświadomości nadajemy jakieś znaczenie osobie, bo mamy Kasię, Tomka i tak dalej, nie? Tak, dokładnie. Ale jeszcze z jednym z moich założeń było takie, żeby nadać pewną tajemniczość, pewien wyraz tajemniczości, że tak jak jest znak zapytania w tytule, co to jest tak naprawdę, nie wiemy jaki jest tytuł, nie znamy bohaterów, oni nie mają imion, a przeżycia są tak właśnie psychodeliczne, to jest właśnie mój pomysł i o to pytam, czy on jest dobry, nie? Nie, wydaje mi się, że tyle, bo jakby czuję samą ideę, jaka za tym stoi, tylko wydaje mi się, że to nie jest problemem, to znaczy, że zazwyczaj jest tak ja to odbieram, widzę ze swojego też doświadczenia, że coś czytam czy oglądam, bohaterowie mają imiona, że to jest bardziej tak, że w toku oglądania, przypuśćmy, no skupmy się na filmie, tych postaci, no one mają jakiś charakter, coś robią, jakieś zachowania, to bohaterów opisuje i to nie jest tak, że ja projektuję imię na charakter tych bohaterów, tylko przeciwnie, zapamiętujemy na przykład imiona bohaterów filmów, one przetwarzają się potem w memy nawet, czy jakieś inne rzeczy, że tak naprawdę to nie jest problem, że to bardziej te cechy, które nadasz w toku opowieści, czy scenariusza i tak dalej, one będą później jakby na nie wskazywać, będą imiona, a nie odwrotnie. Raczej nie wydaje mi się, żeby to było... Czyli jak ogólnie uważacie, że imiona powinny być jednak? Niekoniecznie. Właśnie, bardziej w tą stronę. Nie tyle czy to, że słuszne i dobre, wspaniałe, tylko czy to... Właśnie. Wydaje mi się, że to nie ma aż takiego znaczenia. Tak, że się pewnie zrobiło takie naturalne, żeby to było takie raczej naturalne. Jeśli będzie konieczność, to można użyć imienia, jeśli nie ma takiej konieczności, to... Ja bym się nie przejmowała, tak? Imiona nie są potrzebne. Jeżeli byłyby te osoby na tyle charakterystyczne poprzez wygląd, zachowanie, to i tak nic nie stanie. No tak, ale pytanie jest wtedy, dlaczego po co wtedy nie dawać imienia? No to będzie chyba prosta forma. No ale wiesz, czy nie zagubi się istota sprawy? Teraz ja mam takie pytanie, czy to w ogóle ma sens w tym momencie, jakiekolwiek rozważanie, czy jest sens ich nazywać, czy nie ma sensu ich nazywać? Nie? Czy na przykład nie nadanie im imion może mieć jakiś wyraz, nie wiem, no. Może utrudniać wejście w istotę sprawy. Mhm. Ja moim zdaniem może bardziej utrudniać wejście w istotę, chyba że też trudne jakieś rzeczy przekazać. Mhm. Więc skomplikowanie czegoś czytelnikowi nie wychodzi zazwyczaj na dobre. Okej, okay. A jakieś argumenty za? Że na przykład za tym, żeby ich nie było. Syntezy filozoficzne, które właśnie osoby zostały tylko określone mianem numeru. Tak, ale powiem inaczej, że wtedy skupisz, jeżeli ta forma nie ma konkretnej niespełnionej funkcji, to wtedy ona będzie tylko odwodzić od tego od głównego nurtu. Bo gdyby była na przykład uparta istota scenariusza, filmu czy czegoś takiego, zasadzała się właśnie na tej bezimienności, która byłaby kluczową jakąś rzeczą, no to wydaje mi się, że spoko, ale jeżeli to nie jest kluczowa rzecz co do istoty sprawy, co do sensu całości, to
że to może bardziej przysłaniać niż, wiesz, niż odsłaniać. Ja mogę się wypowiedzieć. Ja mam argument za tym, żeby nie użyć jednak tych imion, ponieważ jeśli te imiona nie będą użyte, to odbiorca nie będzie się skupiał raczej na tych postaciach. Skupi uwagę na czymś innym. Tak. Tak, no tak, dokładnie. Właśnie też, no, jak to pisałem, to też na to zwracałem uwagę, żeby to było płynne, żeby nie było właśnie takiego ty, ziomego, chłopie, ty, nie? Jeszcze tylko jedna uwaga do tego, że na przykład sensem tego, że warto jest w ogóle też filozofię popularyzować poprzez właśnie powieści, scenariuszy i tak dalej, to jest właśnie to, że jest pewne abstrakcyjne treści są przekładane na konkret przystępny dla ludzi. I chodzi mi o to, że czy jest sens właśnie, skoro już wybieramy taką formę, że operujemy na konkrecie, żeby to trafiało do każdego, to czy teraz jest sens właśnie znowu odzierać z tego konkretu, na przykład z tych imion, tak byś, nie wiem, no można też operować inną konwencję, na przykład film zrobić czarno-biały, czy zrobić wyłączamy kolory, można wyłączyć inne rzeczy, na przykład dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to, wydaje mi się, że sens to ma, jeżeli to jest jakoś kluczowo związane z tym, co chcemy zrobić. Ja mam pytanie. Jaki cel pan chce osiągnąć? Jakie wrażenie chce pan wywołać na biurze? Ogólnie w filmie, tak? Tak, w filmie. I co pan ogólnie spowodować jest... w ludziach? Okej. To jest właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, co ludzie mogą, jak to mogą odebrać, dlatego pytam gdzieś tam próbuję się tego dowiedzieć. Natomiast to, co ja bym chciał, żeby się u ludzi pojawiło, to pewne zaskoczenie, pewne emocje, emocje takie jak strach, emocje takie jak lęk, taki głębszy lęk i nadzieja. Na samym końcu. No. Czy pana pomysł nie jest czasem pana fascynacją tym tematem niż chęcią przekazania czegoś? Fascynacją może za mocno powiedziane, ale no, nie, myślę, że też trudne pytania pani zadaję. No na pewno jakby mnie to nie interesowało zupełnie, no to myślę, że tak, że to by nie było sensu. Ale to nie jest może fascynacja, ciekawi mnie to, o, w ten sposób, tak? Także... Proszę. Damian? To ty mów najpierw, ja mam bardzo rozbudowany. Ja chciałam nawiązać do nazywania postaci. Jak dla mnie, pomysł nienazywania nachalnie postaci jest czymś dobrym, bo na przykład często jest coś takiego, że jedna z pierwszych scen filmu wygląda w ten sposób, że nie wiem, dajmy na to, siedzę i 5 osób przy stole jest, co tam u ciebie Tomek? Wszystko dobrze Marysiu, ale fajnie, a u ciebie Krystianie? I to nie wygląda fajnie, ale z drugiej strony, jeśli się wprowadzi jakąś tajemniczość, a z drugiej strony będą dialogi, które będą powodować coś takiego, że zna się tych ludzi i ci ludzie traktują cię przyjaźnie, ciebie jako odbiorcę, buduje się jakaś bliskość między mną a filmem. I to wydaje mi się bardzo dużym plusem, że te imiona nie są, jeśli te imiona nie będą nachalne, bo jeśli mamy w ten sposób bazować, to wydaje mi się to wielkim plusem. Imiona mogą być na przykład wprowadzane na zasadzie, nie wiem, martwienia się, jakichś takich emocji granicznych, kiedy na przykład używa się tych imion, że nazywanie konkretnych emocji, mówienia do kogoś w jakiś konkretny sposób. Wydaje mi się, że to by było o wiele lepsze niż właśnie nachalne Adam, Bartek i inny. Tak, no tak jak jest sytuacja, jak kogoś chcemy zawołać, to nie wołamy tylko tam ziomy. Wiadomo, tak. Dlatego też jakby próbowałem się pozbyć takich sytuacji wołania, gdzieś tam tak wykluczałem to. Starałem się zrobić te osoby bardziej tak, nie opierać filmu na nich bezpośrednio, tylko jakby na tym, co oni przeżywają i na tym, czy to, co przeżywają, to może być iluzją, czy to, co przeżywają, to może być faktycznie stan ponarkotykowy, może to są faktycznie halucynacje, a może to nie są halucynacje, może oni umarli i nie wiedzą, co się z nimi dzieje. To jest ten mój zamysł. I każdy jakby z tych osób przeżywa to w inny sposób. Tak? Jest jedna dziewczyna, która jest histerycznie do tego nastawiona, druga jest bardziej depresyjnie, jest agresywnie, jest chłopak, który jakby próbuje to wszystko ogarnąć, jest chłopak agresywny. Są różne warianty osobowości tam po kolei.
I jakby tymi wariantami osobowości każdy próbuje przebrnąć przez tą paranoję, w której oni się znaleźli. Proszę, bo tu miałeś pytanie jakieś, tak? Popularyzacja filozofii? Tak. To się teraz czuję, jakbym odpowiadał na egzaminie. Ja myślę, że wszelką formą prowadzenia różnego rodzaju działalności mającej na celu skłonienie ludzi do zainteresowania się przedmiotem takim, jak jest filozofia. Powiem panu szczerze, że tak, że to, co pan zrobi, ociera się delikatnie o filozofię. Mhm. Być może wywoła refleksję. Mhm. Ale nie potrafię stwierdzić, że to, co pan zrobi, jest faktycznie popularyzacją filozofii. Ale to jakby też nie jest w moim zamyśle, żeby przez to popularyzować, wiesz? Tylko bardziej chodzi mi o to, żeby ująć w tym tą filozofię, żeby to tam wrzucić, żeby to miało jakiś taki większy sens, przynajmniej tak bym chciał tego zrobić, tak? Ale nie traktuję tego jako popularyzację filozofii albo psychologii, nie? Zupełnie, nie? Bo popularyzowanie filozofii przez horror nie wiem, czy byłoby na miejscu. Jakby chcę stworzyć ciekawą historię i w tej historii zawrzeć jak najwięcej mądrych rzeczy, dlatego pytam mądrych ludzi, jak to zrobić. Wystarczy, żeby jedna osoba po wyjściu z kina, podczas prezentacji filmu, po zakończeniu, go zasyła myślę, nie mając jakiegoś większego zeznania z filozofią, żeby zasyła myślę, wysłuchiwał, co w telefonie, jakie jest hasła, to by się pojawiło tutaj lub jakiegoś odniesienia, żeby na przykład postacie zaczęły dyskutować na przykład nasza sytuacja na przykład nauka, to z Kanta, jakby on się od tej sytuacji, jakby to sprawiło, że po wyjściu z kina osoba zacznie wysłuchiwać kart, dany problem i tak dalej, no to już jest populacja filozofii. Horror jest dobrą metodą. Myślę, że horror i filmy psychologiczne są najlepszymi. Ewentualnie jest fantastyka. Te trzy gatunki są najlepszymi filmami do zadania sobie trudnych, metafizycznych i nie tylko. To jest egzystencjalnych pytań. Myślę, że pan powinien znaleźć kamerzystów, scenografów. Ale to jest następnym elementem. Najpierw muszę dokładnie dopracować to. No tak, jak że... pan dopracuje, to pan znajdzie aktorów, dlatego... scenografów. No to będzie to... Panika, tak, to ktoś to włoży kasę. Ale żeby ten producent był, to najpierw musi być to napisane. I to musi być zrobione... Słucham? No dokładnie. Także jak już będę wiedział, że jestem z tego naprawdę zadowolony, że masa ludzi mi jakby rozświetliła drogę, to ja wtedy będę dopiero wołał aktorów, reżyserów, wiesz, kamerzystów i tak dalej, nie? Okej, fajnie, no to jest okej, nie? A nie przeczytałaś, nie? Dobrze, ale takie doświadczenie a priori też jest bardzo istotne. Dobra, teraz będę miał do Ciebie pytanie, ale zanim to jeszcze, czy ktoś w ogóle to czytał? Ja jestem czwartą. Nie, bo ja to przejrzałem całe i powiem Ci, jest to bardzo, bardzo fajne, tylko może, żeby tutaj reszta się zorientowała, to takie najciekawsze wątki z filozofii tutaj jeszcze zacytował. Dobra, to po kolei. Nawet po prostu, za szkody. Znaczy, ja też pisałem z niczego pracę, więc licencjacką, więc sobie trochę też interesowało, więc stąd to. W ogóle zauważyłem, bohater numer jeden w tym scenariuszu jest takim filozofem, można powiedzieć, najbardziej racjonalnym z tej całej ekipy. I w sumie te wątki filozoficzne są wplecione gdzieś w dialogi. Kilka takich dialogów wyjąłem, czy na przykład strona 13, 14, bohater numer jeden mówi coś takiego. Śmierć to pojęcie świadomości. Życie, bycie, trwanie, czy jak tam zwał, to ciąg zdarzeń, niekończąca się historia. Trochę jak wieczny powrót niczego, więc tutaj jakieś nawiązania są. Później tutaj widzę, są dalej dialogi.
I tutaj jest Dani o tym, czy ludzie są nieśmiertelni, tak? Czyli tutaj rozumiem, że nie wiem, chyba o to chodzi, że tutaj się pojawia ten Augustyn i coś takiego, bo też tutaj niczego dało się łatwo tak wychwycić z tego, tak, jednak Augustyna, Kartezjusza już chyba tak pośrednio, tego nie miałem uchwycić do końca. I tu jest coś takiego, bohater mówi, numer jeden mówi coś takiego. Czy istnieje, czy jesteśmy nieśmiertelni? On mówi tak. I tak, i nie. Jeśli zakładamy, że nie ma śmierci, nic nie umiera, tylko trwa, to nie może być, to nie możemy być nieśmiertelni. I tam dalej to się odnosi do tego, że jeśli nie ma pojęcia śmiertelny, nie może być pojęcia nieśmiertelny. Później całe nasze życie to nic innego jak gra słów. Więc tu się pojawiają te idee z niczego. I tutaj na przykład dalej widzę, że odniesienie do takiego materializmu, na przykład Einstein mówił, że w zamkniętym układzie nic nie ginie, tak zwanie żadna energia, tylko ewentualnie przekształca się w inną energię. I to też jest tak wplecione, że nie tyle ten bohater numer jeden utożsamia się za jakiegoś takiego filozofa, tylko nie wiem, może po prostu interesuje się coś w tym stylu, tak, z tego uchwyciłem. Dokładnie, dokładnie. Dalej tu jest, dokładnie, czyli jeśli podpalisz kawałek kartki, ona nie przestanie istnieć, tylko zmieni formę, tak? Czyli tutaj są rozwinięte te myśli też, jak jest zajętka te hasło z Einsteinem. I tutaj dalej bohaterka numer jeden pyta, energia to dusza? Bohater mówi tak, uważam. I tam dalej już coś tam. Co tutaj jest jeszcze ciekawego? Aha, gdzieś pod koniec, no chyba stronę gdzieś podano, nie wiem czy znajdę. Aha, 58-61 pojawiają się wątki religijne, tak? Czyli tutaj krytyka niczego, instytucji religijnych i pojawia się coś takiego, że bohaterka numer jeden opowiada historię o tym, jak chodziła na rekolekcje i uczyła się o niebie, piekle, o tym, że jak będzie niegrzeczną dziewczynką, to spotka nieboska kara, a jak będę grzeczna, to pójdę do nieba i będę żyła wiecznie. Przez to cały czas się bałam, że ciągle robię coś nie tak. Wiesz, do tego stopnia, że aż mnie to zaczęło stresować, miałam wrażenie, że Bóg cały czas mnie obserwuje i widzi wszystko. Momentami to było straszne, jeszcze matka podkręcała atmosferę tymi swoimi fantastycznymi katolickimi aluzjami typu Bóg patrzy, no paranoja. I tam dalej widzę, że ten bohater udowadnia, że ludzie manipulują i samo pojęcie Boga, czyli takiego absolutu, czy tej nadziei w ogóle na coś po śmierci, pojawia się z potrzeby zakłamania. To może to też przetuszę, bo to jest fajna historia w sumie. Więc tak, manipulują ludzie. Jak to wszystko się zaczęło? Pyta bohatera numer jeden. Powiedzmy, że masz 1000 poddanych. Żyjecie na odludziu w lesie. Każdy w ciebie jest patrzony jak bóstwo. Co z nimi robisz? Co im rozkażesz? Bohaterka numer jeden. Jeju, nie wiem, no żeby wszyscy się kochali, żeby się nie zabili. No i bohater numer jeden, powiedzmy, że... Aha, to już było. Tak. No okej, okay. Zabrakło wam jedzenia, zabiliście całe bydło, zjedliście wszystkie warzywa, okazuje się, że wioska obok ma jedzenia pod dostatkiem. Co robisz? Bohaterka numer jeden, no wysyłam tam posłańca i próbuję się dogadać. Może jakoś się podzielę. Bohater numer jeden, ale oni nie chcą się dzielić. Twoi ludzie muszą jeść, chcą walczyć, ale głodni nie dadzą sobie rady. Co robisz? O matko, no chyba powinnam iść walczyć o jedzenie. Muszę mieć wiarę w to, że im się uda. Próbuję ich jakoś przekonać. I bohater numer jeden konkluduje. No właśnie, wiarę. Dlatego wmawiasz im, że mogą żyć wiecznie. Tworzysz obraz mitycznego bóstwa istoty nad istotami, która obiecuje życie po śmierci i niekończące się szczęście. Zamiast za posłuszeństwo i wolę walki. Ale za nieposłuszeństwo ukarze surowo. Oni nie mają żadnej wiedzy, ufają tobie, dzięki temu pomimo głodu pójdą na wojnę, bo obiecałaś im uczynić ich wiecznymi, dałaś im wiarę. Masz 1000 poddanych, którzy idą na wojnę z plemieniem silniejszym, ale mają tą wiarę, wygrywają. Pokonani, zdziwieni, jak mogą do tego dojść, dowiadują się, że znasz prawdę o życiu i śmierci. Możesz im dać to samo, co swoim ludziom, dlatego przystają do ciebie. Masz już 2000 poddanych, stajesz się coraz bogatsza i silniejsza. Co robisz? Dalej ryniesz kłamstwo, czy mówisz prawdę, że to jest fake? Bohater kanonie i nie chcę stracić tego, co zdobyłam, chcę dalej kontrolować wszystko. I tam dalej już pod koniec tego wątku, jakby poproś kogoś o posłuszeństwo, o bezgraniczne oddanie, a w nagrodę daj mu coś więcej niż on sam może osiągnąć rękami i swoją pracą. Daj mu nieśmiertelność, a w zasadzie
myśl o wieczności, a zrobi dla ciebie wszystko. No i to tak można w sumie to podsumować. I tutaj jest podstawiony ten wątek, tak, że jakiś opór dla mas religia. Dalej tu jest jeszcze ciekawy trend, widziałem, że tu użyłeś jeszcze zakładu Pascala. Tak. I on był w takim wątku, no tak, jeśli Bóg istnieje, to w sumie lepiej jest w Niego wierzyć, niż nie wierzyć, bo a nuż się okaże, że po śmierci przywita cię święty Piotr. I bohater numer jeden, no tak, mogłoby być niezręcznie bez wiary. I jeszcze tu mam ostatni wątek już, co go wyjąłem. Tak jak żyliśmy, tak umieramy, tutaj jeszcze powiem już wieczny powrót. Bohaterka numer jeden, co? Bohater numer jeden, całe życie pełne narkotyków, alkoholu, nienawiści do wszystkich. My tu umieramy tak jak żyliśmy. Bohaterka numer jeden, ale o czym ty mówisz? Przecież śmierć nie istnieje, pamiętasz? Tam wcześniej udowadniam, że materialistycznie jesteśmy. Bohater numer jeden, bo nie istnieje, musimy iść. Tam już się zaczęły jakieś dziwne rzeczy, których też będę miał do ciebie pytanie, bo nie do końca to wszystko łapałem. Ale to może po kolei. Więc co do samego scenariusza dialogów, są bardzo fajne, takie przyjemne, nie trzeba się zbytnio też wysilać jakoś intelektualnie, że tak powiem, nie pod względem tego, że jest płytkie, tylko nie trzeba się męczyć z tekstem. Co do samego przedstawienia pewnych rzeczy, no tutaj mam wątpliwości, czy będzie to łatwe. Chodzi mi o to, czy budżet pozwoli na takie coś, efekty. Tam na przykład te sceny z jakąś śmiercią, z jakimiś takimi przerywnikami, albo ten totalny odlot, co oni widzą, tą przestrzeń, która się duplikuje i ciągle to samo wszędzie z każdej strony, no to myślę, że to będzie problem przedstawić. Tak, no to, nie, tam dużo jest takich scen właśnie, które szczególnie koniec jest jakiś taki kosmiczny, nie do końca też go zrozumiałem. Dalej, co tu mam? Co mają wnieść dziewczyny, które się puszczały? Relatywizm moralny, kryzys wartości, to też nie do końca tak. Tak, dokładnie. To właśnie taki kontrast, tak? Rzeczywiście, że tu jest o religii, rozmawiamy, ale cały czas jesteśmy w tej jakby kopule narkotyki, totalna utrata moralności, tak? Jakby to miało sugerować karę, tak? Że za karę oni są jakby w piekle, tak? Żeby w pewnym momencie, jak tam jest ta scena z chłopakiem, który wisi do góry nogami z rozłożonymi rękami, tak jakby krzyż do góry nogami, nie? Żeby sugerował piekło. I jeszcze tam był wątek, tak mi się też przypomniał, jeden z chłopaków miał zakrwawioną koszulkę i tam spodnie. I nie wiem, bo nie było tego rozwiniętego, o którą dziewczynę chodziło z tym gwałtem, bo to chyba nie uchwyciłem. Tam, to właśnie to też jest jedna z puent, takich dodatkowych. To ta dziewczyna, która była pokazana, jakby będzie pokazana w czołówce, która zaginęła wcześniej, o której później tam na końcu mówi. Tak, to jest takie właśnie przejście. Druga, to jest trzy puenty są jakby, tak? I to jest właśnie druga z nich. Dobra. Dalej mam. Na sam koniec zrobiłeś ten wielki powrót, tak? Czyli te cofnięcie, i to był świetny zabieg. I coś podobnego też kiedyś, też pisałem scenariusze w liceum. I też coś podobnego mi się nawinęło, tylko było tam o zbiegu okoliczności, czyli ktoś na przykład popchnął jakiś kubek, rozlało się na spodnie i coś się tam później działo. A na sam koniec był motyw, że powrót do tej samej kawiarni, ta sama osoba znowu coś takiego robi, prowokuje znowu jakiś cykl. To jest bardzo fajny taki zabieg filmowy, to tylko chciałem napomnieć. Dalej, piątka. Jak rozumiesz wielki powrót? Czy ma wymiar etyczny tylko, czy metafizyczny? Bo rozumiem, niczego bardziej chyba chodziło o to, żeby żyć tak, żeby było warto to powtórzyć, czy coś w tym stylu. A czy jak tutaj to rozumiesz? Ja to miasta... Etycznie się stało, czy to tylko... Wiesz co, ja osobiście to bardziej właśnie etycznie, w sensie takim, że żyjemy no, tak jak żyjemy, tak i starać się zrobić to jak najlepiej, bo nie wiadomo, czy wrócimy, czy nie wrócimy, ale w tym filmie chciałbym, żeby to było takie, że to się stało faktycznie. Nie? I żeby cały czas jakby u widza pozostawało to pytanie, kurde, czy oni mieli halucynację po narkotykach, czy oni mieli faktycznie zejście, tak? I oni są teraz w tej pętli. Dobra, i co to mam jeszcze? To już pytałem, o co chodziło z imieniem Ania, bo to jak mi też wyknął. A chciałem właśnie jedno imię dać, ale zastanawiam się, czy to zostawić, czy nie. Tak, to był taki zabieg bardziej artystyczny, że tak powiem, ale to... To chyba jednak wyrzucę. I teraz jeszcze do Adama konkluzja, bo rozwinąłeś się na temat tych imion. Myślę, że tutaj nie będą potrzebne imiona, a to z tej racji, że po pierwsze ci bohaterowie byli jasno przedstawieni, tak wyraźnie.
i po drugie przede wszystkim była kamera, praca kamery i montażu, no tak, czyli cięcia na dialogi, więc dużo właśnie pojedynczych scen, że jakaś grupka się rozchodzi, więc wydaje mi się, że człowiek się nie zgubi, a też z drugiej strony sceny z typu George, a pamiętasz kiedy byliśmy gdzieś? Mi chodzi, że w przypadku tekstu jest to bardziej uciążliwe, bo tak, można się zgubić, są postacie, no to ktoś konkretny je grano, więc... I jeszcze wspominałeś o tym, że żeby wywołać jakąś refleksję, trwogę po filmie, coś takiego, to myślę, że zdecydowanie strach, lęk, który związany z horrorem gdzieś na pewno się pojawi. W ogóle motyw śmierci chyba wywołuje coś takiego u ludzi, że ludzie nie lubią o tym słuchać i też ich to może przerazić czy zachęcić do jakiejś refleksji. Swoją drogą, film, jeżeli wypadnie tak, jak scenariusz się zapowiada i nie będzie gdzieś tam na poziomie tego wykonania gdzieś spłycony czy coś w tym stylu, to myślę, że będzie niezły. Chociaż nad tymi scenami, efektami bym się zastanowił, czy jakoś może inaczej to przedstawić, a może więcej. Ja myślę, że tak. Na przykład, nie wiem, czy kojarzycie taką grupę Darwina, oni są kapitalni, nie? Nie wiem, czy tam widziałeś tak jeden odcinek, było też właśnie o życiu, o śmierci, jak oni byli w takim nieskończonym tunelu. Pamiętasz może to? Bardzo prosty sposób to zrobili. Także to tak. Tak, nawet mój kolega właśnie gdzieś tam ich znajomi proponował. Nawet do nich pisałem, ale na razie mi nie odpisali. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Ale jakby oni właśnie fajnie te efekty robią, w bardzo prosty sposób. A te myślę, że można wszystkie te efekty zrobić w bardzo, bardzo naprawdę prosty sposób. Poprzebierać gdzieś tam ludzi, to nie jest. Jeszcze też myślę, że zaletą jest to, że to jest w jednym miejscu tak naprawdę. Tak, no wszystko się dzieje na tej. I to też, dokładnie. No mam gdzieś właśnie, mam tam pośrednio z kimś właśnie takim bardziej znanym, na razie mi jeszcze nic nie odpowiedział, ale jakby jedyną informację, którą dostałem, to jest ten taki w zasadzie rób, jak będzie ten, to dopiero... A jeśli chodzi już do technicznych spraw, to jeśli będziesz potrzebował, nie wiem, do montażu, do filmów, to coś, to też... Tak? No to super, to jak najbardziej. Też się to bawię, więc spoko. No, to wszystko, co mam z tych pytań, no... To dobrze, Adam mówiłeś, żeby na niego poczekać. No? Wyłączcie kamerę, proszę. Ja bym trochę nawiążę do tego, co Monika powiedziała. Rozumiem, że się odniosłeś do tego, że to nie do końca ma być promocja filozofii, ale pojawia się problem relacji między filozoficzną treścią a nośnikiem. Tak? Co może być nośnikiem filozoficznej treści? Co do tego, że może być takim nośnikiem, ja nie mam jakby żadnych wątpliwości. Natomiast chciałbym trochę zadać takie prowokacyjne pytanie, gdzie są granice tego typu nośników, tak? Bo sam wyraziłeś wątpliwość w pewnym momencie, nie wiem, czy taką trochę, powiedzmy, taką trochę pół żartem, czy na ile serio, że pytanie jest, czy na ile horror może być, powiedzmy, narzędziem przekazu. No, przekazu, tak? I teraz ja zadam pytanie bardziej bezczelne. Czy są takie narzędzia, które na pewno nie mogą być, albo wręcz na przykład, wręcz ze względów filozoficznych nie powinny być nośnikami? No i ten przykład taki trochę obrazoburczy, ale on jest do czegoś potrzebny, zaraz go spróbuję skomentować. Proste pytanie. Trochę nawiązując do tego, co ty Norbert powiedziałeś. Jak był do filmu pornograficznego, to te frazy filozoficzne i spowodowałoby to, że ludzie wychodząc, ona mówiła, że czuła kantowski brat moralny. Sprawdzę sobie, kto to był Kant. Nie czuła niczego. Co? Nie czuła niczego. No właśnie. Nie, ale ja pytam teraz zupełnie poważnie. Mało tego, dołożę do tego wątek nie tylko taki społeczno-kulturowy, tylko wręcz naukowy. Pamiętam, ostatnio o coś takiego zadałem, o podobną kwestię zadałem pytanie Beacie Pawlicy. To znaczy, na ile ktoś, kto próbuje coś zrozumieć albo coś przekazać, musi się utożsamić z tym, kogo albo co próbuje zrozumieć, albo komu próbuje przekazać. I ona mi podała przykład filmu, to jest chyba hiszpański film, który nosi tytuł
dziwka. O studentce socjologii, która chce zrozumieć zjawisko prostytucji, więc co robi? Zostaje prostytutką. Dla płyta, tak? Chyba tak. Zostaje prostytutką, nie? No i teraz z jednej strony można powiedzieć, kurde, no ciężko wejść głębiej w temat, który ona próbuje zgłębić. Natomiast pytanie jest, czy ona nie przekroczyła pewnych granic, nie? No bo teraz próbujesz opowiedzieć pewne rzeczy. No i tak. Z jednej strony mam wątpliwości o możliwość na przykład zrozumienia przez odbiorcę tego, co mówisz, jeśli on nie ma pewnego wczucia czy pewnego uczestnictwa w to, tak? Bo to jest takie klasyczne pytanie, na ile, nie wiem, osoba niechora psychicznie jest w stanie zrozumieć osobę chorą psychicznie, nie? To ogląda sobie, mówi, no fajne, dobra, co z tego generalnie mówisz? No nie bardzo wiem, o co chodzi, ale fajne, nie? Ale fajne, no dokładnie. Tylko pytanie jest, czy to na pewno o to chodzi. Pytanie jest, czy to o to na pewno o to chodzi, nie? Ja mam cały czas taką wątpliwość, to jest też, no nie ukrywam, mi dosyć bliskie. Znaczy ten problem, na ile treść należy dostosowywać do środka przekazu, a na ile środek przekazu albo sam znacznie lepiej treść oddaje, albo wręcz zniekształca, nie? Znaczy nie chciałbym, żeby akurat to pytanie o ten film pornograficzny uciekło jako pewien żart, tylko stawiam to pytanie naprawdę zupełnie na serio. Czy są pewne granice używania środków przekazu, zwłaszcza tak fundamentalnych treści jak filozofia? Nie mówiąc o jeszcze jednej rzeczy, że jeśli zmierzymy teoretyczne, znaczy nie teoretyczne, bo to można wskaźniki posprawdzać, zainteresowanie na przykład filmami pornograficznymi, no to się okazuje, że mamy tam dosyć dużo odbiorców. Jeśli tam załamujemy treść, to jest duża szansa, że ci ludzie chcąc, nie chcąc, tak to zobaczą. Teraz pytanie, czy my najlepiej powinniśmy się dostosować z takim przekazem do odbiorcy, a na ile jednak powinniśmy odbiorcę wyciągnąć do poziomu przekazu? Nie? Tu mam cały czas wątpliwość. Ja to skonkretyzuję w trochę innym kontekście. Ja mam za każdym razem wątpliwość, jak na przykład idę do szkoły i rozmawiam z uczniami, czy pracuję z nimi filozoficznie, na ile ja powinienem korzystać z narzędzi, treści, którymi oni się interesują. Czyli na przykład, czy ja mam prawo zaczynać, nie wiem, zajęcia od nawiązania do najnowszego odcinka Blog Ekipy, nie wiem, tudzież szwagrów, czy czegoś takiego, czy też, no nie, no nie oszukujmy się, no to jest jednak pewne dno i, znaczy to nie jest moja ocena w tej chwili, tak? No, ja mam po prostu ich ciągnąć do jakby zupełnie innego poziomu, nie? Nie mówiąc o jeszcze jednej rzeczy, że no my dzisiaj dosyć dobrze wiemy, że środek przekazu sam jest jednak elementem treściowym, to znaczy, krótko mówiąc, to nie jest tak, że jedyne, co wolno oceniać, to treść, a środek, no to wiadomo, że środek jest neutralny, nie wiem, aksjologicznie, światopoglądowo, dalej, nie jest. Co oznacza, że środek, który ja wybieram, ja za niego biorę też pewną odpowiedzialność. Czy dopuszczasz na przykład taką możliwość, że takim filmem możesz zrobić komuś krzywdę? No wiesz, powiem ci, że nawet zastanawiałem się nad tym, zwłaszcza, że na przykład po przeczytaniu jedna moja bliska znajoma, która gdzieś tam kiedyś cierpiała na zaburzenia lękowe, powiedziała, że jak przeczytała jakby pierwszej śmierci, to odstawiła to, bo zaczęło jej to wywoływać faktycznie te lęki. I nie chcę, jakby, nie wiem, was przerażać, ale sobie pomyślałem, kurde, fajnie, że jednak to działa gdzieś tam, no to jest jakiś tam mój cień wewnętrzny, no przepraszam, tak, no mówię prawdę, spodobało mi się to, że faktycznie stworzyłem coś takiego, co rzeczywiście mnie tak przeraziło, że ja zostałem lęku, tak, a potem sobie pomyślałem, no kurde, ale z drugiej strony może za mocno, nie? Ale nie, ale to mnie, no tak, tylko że pasja to troszeczkę za daleko, nie, ale no musi mnie coś kręcić, żeby to robić, tak, więc jak najbardziej, jakby pasję trochę inaczej postrzegam, tak,
Moją pasją jest medycyna i psychologia, i temu się oddaję najbardziej, tak? A to jest fajne, to jest hobby. O, to bardziej hobbystycznie, nie? W ten sposób. No dobra, sorry, ja potrącę temat. Mam nic coś przeciwko filmowi, nie wiem, pornograficznemu z wtrętami filozoficznymi? Kurde, powiem ci szczerze, nie wiem, nie oglądam pornografii, no ale... Nie wiem, jak masz jakieś doświadczenie w tym kierunku? Nie, wiesz co, tak szczerze powiedziawszy, myślę, że... Oglądam, bo może do zajęcia się. Tak. Czekaj. Teraz my... A bo będziesz pornografię... Promocję, tak? A czekaj. Tylko teraz zauważ... Tekstem, że Beckenbauer jest zaskoczeniem w tym gronie i tak dalej. No i dobra, fajnie, mamy
mamy trend filozoficzny, tak, nie wiem, Kant, Pana, Hegel, coś tam. Teraz można zadać pytanie, kurde, no jest, nie wiem, Monty Python, do jakiego grzyba przywoływać tam nazwiska filozofów? Po co? To jest trochę do Ciebie, Augustyn, pytanie, po co Ci tam jest filozofia? To znaczy, krótko mówiąc, że ona jest tam na zasadzie takiej, że właściwie ona równie dobrze, zamiast Augustyna, nie wiem, Kartezusza i tak dalej, mógłby się pojawić, nie wiem, Freud, Hawking, ktokolwiek inny, nie wiem, chytra baba z Radomia, czy kogokolwiek. Czy też ci ludzie są tam z jakiegoś konkretnego powodu? To znaczy, bo zauważ, że ty tak trochę uciekłeś od tego, że nie bardzo wiesz, co ty chcesz uzyskać, ale ty na etapie jakby koncypowania tego scenariusza dokonałeś jakiegoś wyboru. Po pierwsze dokonałeś wyboru treści, po drugie dokonałeś wyboru środka, bo wybrałeś horror, a nie co innego. Po trzecie, jeśli już wybrałeś filozofów, to wybrałeś konkretnych. Tak. Czyli krótko mówiąc, za tym stoi jednak jakaś idea, to znaczy ty coś chcesz przekazać i coś chcesz uzyskać. Dokładnie. Nie mówiąc o jeszcze jednej rzeczy. Jak ja Ciebie słuchałem, gdy mówiłeś o, zrodziła się ta dyskusja o mieniu, czy tam nazywać, czy nie nazywać i tak dalej. Ja w takim czasie parę razy grałem w taką grę, tylko zrobicie mnie za cholerę, nie przypomnę. Nie przypomnę sobie nazwy. Ale gra jest bardzo fajna. Wiecie, na czym ona polega? Że losujecie kartę, albo inaczej, każdy z graczy ma kartę i wymyślacie hasło. Dixit. Chyba tak. I do tej karty, do tego hasła kładziecie hasło. Kolejny polega na tym, że wygrywacie dopiero wtedy, jeśli znajdziecie złoty środek. To znaczy, jeśli nie będzie takiej sytuacji, że wszyscy zgadną wasze hasło, ale jednocześnie nie może być tak, jeśli chcecie zdobyć punkty, że nikt go nie zgadnie. Dlatego, że jeśli wszyscy zgadną, no to znaczy, że twój przekaz jest po prostu trywialny, no to było w ogóle banalne. Jeśli nikt nie zgadnie, to znaczy, że w ogóle nie ma komunikacji, to znaczy, nikt tego nie zrozumiał. Więc podejrzewam, to mi nie chodzi o to też, żeby widz wyszedł i powiedział właśnie, że kurde, no pełne tajemnic, głębokie, za cholerę nie wiem, o co gościowi chodzi, bo to znaczy, że ty się w ogóle z widzem nie skomunikowałeś. Więc dążę do tego, że ty dokonałeś jednak pewnych wyborów. No, oczywiście, że tak. Teraz moje pytanie jest takie. Dlaczego akurat filozofia, co ty tą filozofią chcesz przekazać? To znaczy, jaki jest generalnie, jaka jest istota twojego filozoficznego przekazu? Wiesz co, w ten sposób ci powiem. Sorry, bo tak przed moment sobie wyobraziłem tą chytrą babę Zadomia w półbornolu. Ale ogólnie tak, bo te filozofie Augustyna, Niczego i tak dalej, one są gdzieś tam w pierwszym. Już widzę stronę internetową filo.porno.michałko.
Ale nie, tak, co pytasz, dlaczego chciałem, bo tych filozofów, po prostu sobie o nich pomyślałem, kurczę, to ciekawe jest, bo Nietzsche mówi fajnie o tym powrocie, a zrobię coś takiego właśnie przewrotnego. Akurat Nietzsche o tym mówi, kurde, to może pójdziemy dalej, ale może bym kogoś jeszcze wpakował. A wpakuję sobie Augustyna, bo mam tak na imię na przykład, no nie? Ale podoba mi się też jego filozofia. Potem sobie myślę dalej, co by tu zrobić, żeby tych ludzi jeszcze tak kopnąć bardziej, nie? I tak to... Bardzo proszę. Jeśli chodzi o popularyzację filozofii... Dobra. Jeśli chodzi o popularyzację filozofii i nawet jeśli będzie to popularne i chociażby wymienienie samych imion filozofów, może to skłonić do refleksji widza i poszukiwań. Proszę bardzo. Super, dziękuję. Dzięki. Dobra, to moje pierwsze pytanie na koniec. A zacznę od Michała, bo tym... Chciałbym ci zaproszę współpracę, tak? Tak. Chciałbym ci tyle do tego powiem. Nie, chodzi o to, bo ty zastanawiasz się nad tym, czy każde medium pasuje do filozofii. A ja sądzę, że właśnie pasuje, a to dlatego, że dajmy na to Darwini, tak? Przekazują pewne wątki filozoficzne, może nie wprost, ale bardzo pośrednio w sposób komediowy. Monty Python, tak? Ja też wspomniałem, on też tak samo wprowadza pewne wątki. Może one nie są oczywiste, a może właśnie o to chodzi, że wplata tą filozofię. Tak, to jest takie... super, że komedia, horror, nie wiem, sensacja, no nie budzą takich kontrowersji jak filozofia. Okej, ale pamiętasz jeszcze wystąpienie z The Black Mirror? Tam chodziło o to, że treści coraz bardziej są wulgarne, nie? W ogóle dążymy do tego, na przykład Sex Masterka, tak? Nauczycielka WDŻ-u, która cyckami epatuje i seksem. Więc treści idą coraz bardziej w stronę porno, więc dlaczego nie na przykład, załóżmy taka scena, jak to w porno się zaczyna, przychodzi do starsza pizzy, no to powiedzmy wykładowca. Profesor filozofii zaczyna rozkładać tam teorie, tutaj Platon to widział świat idei, i nagle podchodzi studentka. Dobrze, zobaczmy tam ten świat idei z bliska, nie? Tylko jeśli jest problem, zauważ, że z pewnymi filozofami... Tylko zauważ, Damian, że z pewnymi filozofami to będzie działało. Natomiast wyobraź sobie, że próbujesz wyjaśnić, nie wiem, powiedzmy świętego Tomasza, za chwilę robi świętego Augustyna, na nim uciekło. Augustyna to akurat wydało... Ja bym dał radę, no. Ściągę, wiesz, na wierzchę kaloriowy. A Augustyna nie, akurat pierwszy okres życia Augustyna pasuje rewelacyjnie. To ja tym nie pokorzystam. I potem, i na końcu kanta na twarz. Ale myślę, że do tego to dążę, że tak czy inaczej filozofia dojdzie do takiego momentu, w którym kiedyś, że właśnie wulgarne treści, czy jakieś, nie wiem, no piersi jako przekaz, no pojawią się gdzieś, nie? To jest a propos tego multimedium, a jeszcze przypomniałem sobie... Nasi wykładowcy mają największe cycki, albo coś takiego, albo na filozofii męska część dziewczyny, nie? I na przykład tam jakieś ładne kobiety, nie? To jest możliwe, że lada dzień coś takiego się pojawi. Zróbmy, nie będzie reklama w taki ale... sposób, że tylko u nas wykładowcy występują nago. O, albo... Ale jeszcze mam pytanie co do treści. Są twardzi w swoich poglądach. Mówiłeś jeszcze o... A czy w scenariuszu jest scena z kibolami na początku, gdzieś pojawiają się te ci kibole, oni jadą coś tam załatwić i oni się później nie pojawiają, przynajmniej tak nie założyłem. Czy to jest jakby konieczne, potrzebne, czy... Bo zastanawiałem się, czy to jeszcze by nie miało jakieś znaczenie do samego końca się zastanawiałem. Tak, to już jest typowo taki zabieg psychologiczny, ja też sobie tam właśnie z takimi kumplami psychologami omawiałem. Chodzi o to, że zazwyczaj pojawiają się w takich horrorach sceny typu jakaś zazdrość, bójka dwóch facetów. I jakby nie chciałem zrobić jakby takiej telenoweli, no nie, tylko chciałem zrobić coś zupełnie, czego nie było, po prostu zaskoczenie takie totalne. Bo zresztą my mamy problem z pseudokibicami, jakby nie patrzeć. I jakby dlatego to chciałem właśnie z tej strony. A też jakby ten problem też mnie tam gdzieś poniekąd dotyka. I jakby to też chciałem w pewien sposób tam gdzieś poruszyć.